Czytałem, że ostatnio trochę luksusu Paryż przeniosła pani do Krynicy Zdrój. Jak było, jakie wrażenia po pokazie? Ja myślę, że pokazy od Kitir, ja uprawiam na razie Kitir, ponieważ od 10 lat regularnie się pokazuję w Paryżu, pretendując do tego, żeby się dostać kiedyś, być zaszczyconą tym głównym kalendarzem i móc mieć ten tytuł od Kitir, ale jakby cały czas jestem uznawana, zapisywana gdzieś tam i cały czas ten Paryż traktuje mnie tak, jakbym robiła pokazy te od Kitir. W związku z tym te moje pokazy, one są czymś takim zupełnie innym i jest to sama moda Kitir, jest zarezerwowana dla stosunkowo wąskiego, wysublimowanego grona. To nie jest moda dla mas i ją jest warto pokazać w też innych wysublimowanych warunkach, w innym otoczeniu, dla ludzi, którzy będą mogli, tak jak to się odbyło w Czarnym Potoku, usiąść na wygodnych, skórzanych kanapach w klubowych warunkach, obejrzeć taki pokaz, zamówić dla siebie później takie kreacje. Myślę, że w ogóle Czarny Potok i że w ogóle Krynica Zdrój są takimi miejscami bardzo ekskluzywnymi, elitarnymi, bo jest tam z jednej strony połączenie doskonałych warunków w Czarnym Potoku, z drugiej strony unikatowej przyrody Krynicy, a zarazem szalonej atmosfery tego Czarnego Potoku, który jest wpisany jeden do jednego w krajobraz tego hotelu, i architekci, którzy mieli za zadanie zabudować tą działkę tak, żeby za oknem szumiał ten potok, to jest już ogromna architektoniczna historia, niezwykle unikalna. To też wyobrażam sobie, że unikalną modę trzeba pokazać trochę inaczej. Ja wiele lat nie pokazywałam, nie robiłam swoich pokazów Kitir. Za tydzień w niedzielę 30 zapraszam do Endorfiny na takie Prêt-à-Porter Deluxe, na coś, myślę, na co Polska jest przygotowana. Natomiast kiedyś lata temu, pamiętam, zrobiłam po moich schodach hiszpańskich i wszyscy mówili, że to takie sceniczne, że o co chodzi, że to nie na ulicę, bo moda od Kitir nie jest na ulicę. To jest moda sceniczna, to jest sztuka, to jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla koneserów, coś wyjątkowego. W związku z tym warto znaleźć grupę ludzi, która chce się na kilka dni zaszyć, przeżyć wyjątkowych kilka dni i zobaczyć taki pokaz i móc nawet, bo były takie przymiarki, przymierzyć.